Hello. Dzisiaj w ten piękny, słoneczny dzień Radio Magda Robię To będzie dzisiaj mówiła o tym, jakie są cztery ważne elementy do promocji firmy online. Hello, hello. Widzę uśmieszki, znaczy się, że mnie słychać, jak sądzę. Witajcie. Jak się nie spodziewaliście dzisiaj mnie o 10:00, to właśnie jestem. Się śmieję, ponieważ piątek był 1 maja i cześć Małgosia, i się okazało, że dostałam kilka wiadomości pod tytułem Hello, gdzie jest live o 10:00? A ja uznałam, że 1 maja jest wolny, w związku z tym większość ludzi no, ma wolne, w związku z tym no stwierdziłam, że live'a nie ma i tutaj moje zaskoczenie, żebyście się przyzwyczaili do tego chyba trochę na równi ze mną, bo dzień bez live'a oznacza dniem co? Straconym. Tak. Cześć Alicja, witam Cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będę mówiła o czterech ważnych elementach do promocji firmy online. Okej, okay. Ania się pyta, czy że tnie i czy tylko jej tnie. Nie wiem, niech się ktoś więcej wypowie niż tylko Ania, czy tnie. Ja mogę sprawdzić na drugim komputerze, czy jest w sposób ciągły, ewentualnie proszę inne osoby o powiedzenie. Cześć Olga, hello, czy ja już Cię widziałam wcześniej, jak nie, to powiedz coś o sobie, co robisz. Okej, okay, ja już się sprawdzam sama. Kuba mówi mi nie tnie. Cześć Kuba, hello. Jak fajnie widzieć nowe twarze, słuchajcie. No jest, dobra, mój mąż mnie pocieszył, jest elegancko bez cięcia. Czyli co to oznacza, Ania, że no niestety twój internet przerywam. Więc powiedz wszystkim w rodzinie, że mają wyłączyć Netflixa, przestać ściągać filmy, grać w super angażujące gry i jedziemy. Dobra, o. A tu telefon dzwoni, bo zapomniałam go wyciszyć. Więc Wojtek, zadzwoń do Arlety i powiedz jej, że nie mogę rozmawiać. Okej. Okay. Cześć Monika. Ania mówi, że już jest dobrze. Dobra, no to słuchajcie, mamy rozbiegówkę dwuminutową, chyba starczy. Dobrze. Co Kuba mówi? Nie wiem, czy do nas, bo zawiesić lekcję na Teamsie. Co masz na myśli? Powiedz coś więcej. Jestem ciekawa. Kuba, co miałeś na myśli? Dobra, słuchajcie, pierwsza dobra informacja jest taka, zanim zacznę merytoryczną część, czyli mówić o czterech ważnych elementach do promocji firmy online, to powiem to, że jej, skończyłam nagrywać kurs o fanpage'u. I macie tam bardzo dużo lekcji, bo macie ich aż 24 na ten moment. Dwie są do dogrania, ale Facebook coś tam szalał i nie udało mi się. Także Kuba mówi, że jest w szkole domowej. Właśnie, wszyscy jesteśmy w jakiejś szkole, w różnych rolach. Ja też jestem ciągle w roli ucznia, ponieważ codziennie pracuję z marketingiem dla siebie, dla klientów, w związku z tym cały czas się tego uczę. Aha, i skojarzenie ze słabym netem. A, rozumiem. Dobra, już wszystko jasno. Cześć Kasia, widzę Cię. Cześć Beatka, hej. Słuchajcie, więc tak, pierwsza dobra wiadomość, udało mi się. Kurs o fanpage'u jest już kompletny na VOD, vod.robieto.pl. Będę wysyłać maila, że to w ogóle już jest dostępne dla tych osób, które to wykupiły, bo część biegnie z każdą lekcją, jaką wrzucałam, widziałam, że część ludzi po prostu je przerabia, a część pewnie nawet o tym nie wie, że to już jest dostępne, więc wyślę maila. I to jest pierwsza taka informacja. Druga informacja, którą pewnie powtórzę, to jest to, że w związku z tym, że kurs się nagrał, nie? Czyli się nagrał, cena 49 uznaję za niebyłą, jest do jutra i bye.
i 49 zł znika z oficjalnej strony. Jest to ponad 3,5 godziny nagrań, w związku z tym uznałam, że cena 49 zł była promocją od promocji z promocją, w związku z tym jak ktoś jeszcze nie miał takiej szansy, to bardzo proszę. I tyle na temat reklamy na dzień dobry. Wkleję link do tego, o czym mówię, gdyby ktoś nie wiedział, klik, dzięki za cierpliwość, jedziemy. Cztery ważne elementy do promocji firmy online. Okej, pierwsza rzecz, jaka się nasuwa każdemu z nas, to to, że jeżeli chcę promować firmę w online, to pierwsza rzecz, której potrzebuję, to co? Produktu. Co może być twoim produktem w online? Wszystko to, co klient może kupić przez internet, łącznie z twoją usługą. Więc to nie musi być tak, że ja produkuję kartoniki i muszę je fizycznie sprzedawać, żeby mówić o tym, że coś mam online. Jeżeli mam tylko konsultacje, to to są też produkty online. Cześć Julita, super, super, że jesteś. Ja jestem ciekawa, jakie wy produkty macie do sprzedaży, gdyby, bo to jest też jeszcze jedna ważna rzecz, o którą za chwilę wypłynie nam. Proszę, napiszcie w jednym zdaniu, co sprzedajecie. To jest kluczowe, co napiszecie. Zaraz wam powiem dlaczego. I zaraz wam powiem naprawdę dlaczego, bo to jest dla niektórych branż szalenie istotne, żeby umieć się określić, co ja tak naprawdę sprzedaję. To teraz piszemy, czas start, tak? Czekam na wasze odpowiedzi. Ja bym napisała, że co ja sprzedaję? Ja sprzedaję na przykład kursy online o marketingu praktycznym, tak? To bym powiedziała tak na to, co wy mnie znacie, tak? Dla kogoś, kto mnie nie zna, bym powiedziała, że co ja sprzedaję? Usługę wdrożeniową, tak? Czyli wprowadzam kursy online na rynek, tak? Jeżeli przyjdzie do mnie ktoś, ostatnio przyszedł ktoś i mówi, czy mogę pomóc wprowadzić stacjonarną firmę na rynek, tak? Czyli zająć się tym całym marketingiem, stroną, Facebookiem, Instagramem, wizytówką Google, widocznością w sieci. Tak, mogę, tak? Okej, jedziemy. Basia mówi, że robi sesje. Basia, jakie sesje? Ja cię znam, ale dla innych. Olga mówi torty. Ania mówi torty. W jednym kanale sprzedaję zabawki, w drugim kanale ruszam z kursami online. Super. O czym są kursy online? Ania mówi, remonty i okazje inwestycyjne w nieruchomościach Hiszpania. Jej, jak fajnie w Hiszpanii, ja cię ekstra. Alicja, zajmuje się sprzedażą usług związanych z pośrednictwem nieruchomości oraz usługami doradztwa ubezpieczeniowego. No Alicja, ty do mnie pisałaś, nie? Ja w tym tygodniu do ciebie zadzwonię, obiecuję. Monika, projektuję wnętrza, które pomagają zarabiać. O, jak ładnie to brzmi, słuchajcie, to już jest marketing. Sprzedaję projekty wnętrz dla inwestorów nieruchomości, konsultacje, szkolenia z remontów. Okej, Beata, pierniczki, kursy online i filmy instruktażowe, jak dekorować pierniki. Beata, dla ciebie dobra wiadomość, nagrałam w Lejku dwie kolejne lekcje o tym, jak powinna wyglądać strona wejściowa i druga strona. I jeszcze dzisiaj wieczorem, jak się zobaczymy na biznes wieczorową porą, jak ktoś nie wie, to później powiem, o co chodzi. To też mam dobrą informację, myślę, że nie tylko dla ciebie. Dobra, Kuba mówi generalnie o tym, jak wykorzystywać iOS w pracy. Kasia, aha, Alicja czeka, dzięki. Julita, wypieki, torty, ciasta i tak dalej. Co to jest słodka poczta? Ja powiedziałam słodka poczta, czy ktoś napisał? Kasia napisała. Prowadzę słodką pocztę. Ozdoby do ciasta, torpy, prowadzę słodką pocztę. No Kasia, teraz powiedziałaś coś ciekawego, co ludzie z branży nie wiedzą, co to jest. Ja też nie, tym bardziej, znaczy z waszej branży słodkiej. W związku z tym, no, musisz powiedzieć nam, co to jest słodka poczta. Słuchajcie, co jeszcze mamy? Dobra, Beata mówi, że super, nie wiem co, ale super, dobra. A te lekcje, super, tak, rzeczywiście, dobra. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ bardzo często spotykam się z sytuacją, w której ludzie nie umieją powiedzieć, czym się zajmują. Nie potrafią powiedzieć tego w jednym zdaniu.
spotykają się z kimś fizycznie i po prostu dukają o tym, czym się zajmują. I teraz ważne jest to dla mnie, żebyście zrobili pierwsze zadanie domowe, to sobie napisali takie piękne, okrągłe zdanie, które zawsze będzie waszą, nazwijmy to, wizytówką, takie dosłownie 3 minuty maksymalnie przedstawienia, ja bym powiedziała, że nawet minuta, czyli jak powiedzieć w jednym zdaniu, czym się zajmuję. I teraz to zdanie, robienie tortów, jest zdaniem takim praktycznym, prawda? Czyli robię torty. No okej. Tutaj ktoś już zrobił to przed chwileczką, o co mi chodzi, bo teraz chciałabym, żebyście spojrzeli na to robię torty od strony marketingowej. Zobaczcie, co zrobiła Monika, napisała projektuję wnętrza, które pomagają zarabiać, czyli dała informację od razu, nie tylko, bo mogłaby powiedzieć projektuję wnętrza. No i okej, też jest dobrze, nie? Ale jak dodaje, które pomagają zarabiać, to co ona od razu robi, jaki przekaz? Pierwsza rzecz robi przekaz taki, że jakby grupa docelowa jest taka, że to są najczęściej prawdopodobnie jej klienci, to są inwestorzy. Dlaczego inwestorzy, a nie zwykły Kowalski? Ja teraz domniemuję. Ponieważ Kowalski, jak urządza swoje mieszkanie, to urządza je raz na dużo lat, tak? Nie chcę mówić na kilkadziesiąt, ale wiecie, jak często sami zmieniacie mieszkania. Nie mówię o wyglądzie poduszek czy kanapy, tylko mówię o nieruchomości. Więc dla osoby, która się zajmuje projektowaniem wnętrz, klient powracający jest klientem na wagę złota. A klient powracający to nie jest Kowalski, który kupuje mieszkanie dla siebie, tylko klient, który inwestuje. Nie wiem jak wy, czy wam to przeszkadza, że mi się w okularach odbijają te okna? Bo mnie to trochę drażni, ale mam nadzieję, że was nie. Więc teraz patrząc, o dobra, Kuba już poszedł w tym rytm, pomagam ludziom efektywnie korzystać z nowych technologii w swojej pracy. I to już jest fajne, tak? Jeżeli mówimy o torcie, to uświetniam urodziny, nie wiem, czy dbam o twoje urodziny w zakresie, w słodkim zakresie, tak? Czy uświetniam, czy dbam o jakościowe, że tak powiem, ciacho, no, poszukajcie określeń, tak, które będą mówiły coś więcej. Okej, no właśnie, no zgłaszam nieprzygotowanie z pracy domowej. Ania, ale pocieszę cię, to nie była praca domowa, chyba że mówisz o kursie. Myślę o tym od dawna i nie mogę wykminić, w czym ja pomagam, zwłaszcza, że to niezwykłe torty w cukierni. Ja myślę, że to jest dobry temat na live'a, słuchajcie, na to, żebyśmy podeszli do tego systemowo, w związku z tym ja dzisiaj przerobię te 4 punkty, które przygotowałam, a jeden na końcu jest szczególnie ważny i zostańcie do końca. Więc jak widzicie, samo wiedzę, że się coś robi, to jest jedno, ale nazwanie tego jest drugie, tak? Bo czasami jest tak, że przepraszam, my coś robimy, dla nas jest to oczywiste, a dla klienta już nie. To jest tak, jak ja często mówiłam, zmień cover. I kiedyś ktoś mi napisał w mailu, a co to jest cover? No więc wiecie, no dla mnie oczywiste, dla kogoś nie. W związku z tym używajcie w sformułowaniach o swojej firmie, o swojej działalności prostych słów. Nie używajcie slangu branżowego. Okej, dobra. Jeszcze, słuchajcie, nie przeszkadza, dobra. Ania mówi, że nie przeszkadza, mam na myśli, że chodzi o te odbicia w okularach. Szczególnie jak się nie patrzy, nie? Tylko coś się robi w tle. Spełniamy słodkie marzenia. Jakie słodkie? Także wnętrza usługowe, kawiarnia, restauracja, gabinety rehabilitacji. Dobra, zostało dodane. Witam wszystkich, dzień dobry, cześć Kamila. My jesteśmy w trakcie pracy już. Ania, czy to zdanie powinno pokazywać cały zakres usług, czy lepiej mówić o jakimś jednym konkretnym elemencie? To wszystko zależy, co w danym momencie promujesz.
bo jeżeli promujesz, załóżmy siebie i ty jesteś ekspertem, no to promujesz jakby swoją usługę i spójrz na siebie jakby najbardziej globalnie. Czasami jest tak, zwróćcie uwagę, że przecież jak ja się zajmuję marketingiem i promuję jakieś swoje produkty, usługi czy coś takiego, no to umówmy się, że to nie jest tak, że ja zajmuję się fanpage'ami. Ja was uczę, jak to zrobić, ponieważ no już mam wieloletnie, nie będę mówiła, jak duże doświadczenie w tej dziedzinie, w związku z tym, jak ktoś zaczyna i nie wie, o co chodzi w ogóle na tym fanpage'u, albo nie zna nowości, no to jak znalazł jest to dla niego ta informacja, tak? Ale czy można by było powiedzieć, że ja się specjalizuję tylko w fanpage'ach? Nie, ja się specjalizuję w marketingu online, tak? I jeżeli ktoś się specjalizuje w czymś ogólnie, no to mówi o tym, ale jeżeli promuję dany kurs, to nie mówię o tym, jaka jestem świetna we wszystkim, tylko zajmuję się tym produktem. Mało tego, nie mówię o tym produkcie, że on jest doskonały, tylko mówię o tym i tu jest clue programu, najważniejsze w tym elemencie to jest to, że nieważne jest produkt, tylko co ten produkt robi dla twojego klienta, tak? Także jeżeli ja robię wnętrza, dbam o nie, no to nie mówię robię wnętrza, tylko wnętrza, które zarabiają, tak? I to ja teraz maksymalnie to upraszczam, ale chcę, żebyście po prostu przestawili wajchę w głowie i zaczęli inaczej myśleć o komunikacji ze swoim klientem, tak? Bo czasami napisanie oferty w odpowiedni sposób, albo powiedzenie przez telefon, albo napisanie treści na stronie generuje to, że ktoś albo kupi, albo nie kupi, tak? A jeżeli nie masz klientów, nawet jeżeli masz bardzo głęboką kieszeń, swoją albo cudzą, no to w którymś momencie ta kieszeń ma dno, więc jeżeli nie zarabiasz, idziemy co? Do domu, tak? Biznes, który nie zarabia, jest bez sensu. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, a moja ankieta, która poszła, nie wiem kiedy, w piątek czy w czwartek do was mailem, była ankietą na temat, o czym chcecie następny webinar. I ona wskazała, że około 50% osób, które ze mną jest na pokładzie, to są osoby, które są albo samozatrudnione, w sensie freelancerami, czyli same pracują ze sobą, rozwijają swoją firmę, albo nawet już zatrudniają kilka osób. Także patrząc na to, mam nadzieję, że już macie ten rys jako przedsiębiorca, tą cechę charakterystyczną, że jeżeli coś zaczynacie robić, to pierwsza rzecz, która jest dla was istotna, to taka, kiedy ja na tym zarobię i ile muszę zainwestować, bo dobrze jest zainwestować mało i zarobić od razu coś, tak? Także ja do was do tego zachęcam, zawsze testujcie. Dobra, jedziemy, bo nie skończymy punktów nigdy. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Kasia pisze, co to jest słodka poczta? Ludzie zamawiają tort, a ja go dostarczam pod wskazany adres. No zobaczcie, jaka piękna nazwa, unikatowa. Pamiętacie, powstało coś takiego jak kwiatowa poczta, a tu mamy słodką pocztę, super pomysł. Opakowany jako prezent z karteczką, na której wypisuje dedykację lub życzenia, na które zamawiający sobie życzy. Więc mieszkańcy daleko od Piły, masz osobę, która chcesz obdarować, to zapraszam. No cudownie, w ogóle byłam w Pile, bardzo sympatyczne miasto, kiedyś byłam na jakieś kilka razy na szkoleniach. Dobrze, Agata, przepraszam, mówi, pomagam inwestorom znaleźć nieruchomość w Barcelonie i okolicach, wyremontować dla siebie lub pod wynajem. No i cudnie, słuchajcie, może ktoś chce mieć w Barcelonie, tutaj mam jedną fankę Barcelony chyba na pokładzie, więc któż to wie, co tu się za networking odbędzie. Małgosia mówi tak, ja zazwyczaj mówię w ten sposób, pomagam ludziom i zwierzętom odkryć to, co w nich najpiękniejsze i odnaleźć prawdziwe porozumienie, aby obie strony mogły żyć ze sobą w harmonii, tylko nie wiem, czy to za długo. Jak mówisz, super, jak piszesz, trochę długo, można by było trochę to skondensować, ale jest kwintesencją obu stron mojej działalności, psychologii, treningu zwierząt oraz coachingu, rozwoju osobistym ludzi w asyście koni. No zobaczcie, jakie piękne. Jeszcze Małgosia, musisz powiedzieć, w jakim rejonie jesteś, bo któż to wie, czy ktoś nie będzie chciał skorzystać z swojej usługi tutaj, tej takiej, nazwijmy to fizycznej, bo już jakby czujemy trochę rozluźnienie, gumkę nam trochę poluźniają w związku z tym.
Jest szansa, że będziesz mogła to robić też fizycznie. Alicja napisała, pomagam klientom sprzedać zyskiem lub korzystnie kupić nieruchomość oraz pomagam klientom zadbać o bezpieczeństwo klientów i ich bliskich. No, już jesteśmy bliżej w temacie, ale to jest jeszcze, to jest ogólnie, nie? Bo klientom sprzedać zyskiem lub korzystnie kupić nieruchomość, to jakby targetujesz się na bardzo szeroki zakres, bo to, co zrobiła Monika, jeżeli dobrze pamiętam imię, to ona napisała tak, że ja wiedziałam, że to jest inwestor. W sensie od razu wiedziałam, że domyślę, że chodzi o ludzi, którzy powtarzają proces. A teraz jak chodzi o ciebie, to teraz nie wiem, czy to na przykład rodzinom, które, albo w jakiejś miejscowości, albo na rynku pierwotnym, albo wyszukujesz perełek. I oczywiście można powiedzieć, ja robię właściwie wszystko, tylko że jeżeli znajdziesz swoją niszę i będziesz o niej tak mówić, to będziesz znajdować odpowiednich klientów. Ja mieszkam w Gdyni i cały czas szukam, że tak powiem, może nie okazji na flipa, bo nie o to mi chodzi, ale chcę mieć odpowiednią ilość małych kawalerek pod wynajem długoterminowy i realizujemy to. I jeżeli ktoś by mi przyprowadził kolejną małą mieszkanko do wzięcia, że tak powiem, no to ja jestem tym zainteresowana, tak? Ale ja jestem w tym twoim, nazwijmy to, dużym worku określenia, ale nie wąskim, tak? Bo ja jestem inwestorem, można to nazwać, tak? To jest jeden tam z moich pomysłów na siebie. Nieistotne jest to dlatego, ale chodzi mi o to, że ja też mogę być twoim klientem, tylko określenie, które używasz, jest bardzo szerokie, tak? Dobra. O, Małgosia pochwaliła Kasię, że super nazwa wypieki domowe Katarzynka. Zgadza się. Małgosia mówi, że Łomianki Warszawa, ale jeżdżę po całej Polsce. No ale chyba nie z końmi, nie? Chyba, że, znaczy ja wiem, że można je do takiego specjalnego koniobusa, czy jakkolwiek to się nazywa, je wprowadzić i przewieźć i wiem, że to dla nich jest traumatyczne przeżycie, ale no myślę, że tak ciężko konia na lawetę i jedziemy, nie? Dobra, Kasia mówi AB Aktiv, zajmujemy się organizacją aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. O, i to już jest fajne, nie? To już jest targetowanie. Nie ma jeszcze tutaj za bardzo korzyści, czyli jakby od strony klienta, tak? Czyli korzyść, bo to jest na razie wiem, co ty robisz. Ty mówisz, ale on jeszcze może tego nie usłyszeć. Dobra, Małgosia mówi, że wynajmujesz konie pewnie. Okej, w różnych ośrodkach zaprzyjaźnionych. No proszę. Moja kuzynka kiedyś jeździła dosyć mocno konno i tak trochę mi tam jakaś świadomość przynajmniej procesu została. Dobra, czyli mamy tak, pierwszy punkt za nami, zobaczcie jak się rozgadaliśmy, czyli produkt i usługa, określenie siebie, określenie tego co robisz oczami klienta i pamiętaj, że najważniejsze jest co ten produkt robi klientowi. Ja mogę mówić, że ja robię wdrożenie kursów online dla klienta, ale tak naprawdę co ja robię? Zapewniam mu spokojny sen przy wdrożeniu kursu oraz sprzedaż. Więc jak ludzie słyszą, że pomagam w sprzedaży kursów online, to drzwi się nie zamykają. Taka jest prawda, ponieważ każdy potrzebuje sprzedawcy. Więc jeżeli cokolwiek sprzedajesz i robisz to dobrze i nazywasz to dobrze, to tak naprawdę masz co robić po prostu zawsze. Dobra, druga rzecz, słuchajcie, bo nie przejdę dalej. Bycie ekspertem. Co mam na myśli? Osoby, które was postrzegają i was obserwują i do was docierają, one muszą wiedzieć, że jesteś ekspertem. Na początku jak zaczynasz, to one o tym nie mają zielonego pojęcia. To jest tak jak my przez wiele lat byliśmy na zapleczu dużych marek, pomogliśmy wykreować silne marki na rynku i oprócz osób, które kojarzyły, że ktoś wspominał o i tam zrobi nam to Magda i też nie wiadomo jaka Magda, to tak naprawdę nikt o tym nie wiedział, tak? Więc co z tego, że ja jestem ekspertem, jak to rynek musi się o tym dowiedzieć. I teraz nie chodzi o to, że mam chodzić, oplakatować cały internet sobą i jaka to ja jestem gwiazda. Oczywiście to dobrze robi niektórym i, że tak powiem, jest taki trend,
Zobaczymy, jak mój trend pod tytułem nie będąc gwiazdą budować swój marketing. Zobaczymy, jakie przyniesie owoce. Nie wiem, co wy lubicie, bo już tak powiem, jaki pan taki kram, więc jacy jesteśmy, takich ludzi przyciągamy, więc być może was też irytuje marketing gwiazd. Więc może długo nie doczekacie się sesji moich przy jakichś ekskluzywnych samochodach, które wynajmę za 500 zł na dobę i będziecie mogli sobie pooglądać moje foty, jaka to jestem bogata. Więc jeżeli tego potrzebujecie, powiedzcie, no trochę się dostosuję do rynku. Teraz bycie ekspertem, mam nadzieję, że to było śmieszne, co powiedziałam, bo miało być. Bycie ekspertem oznacza, że naprawdę się na tym znacie. I teraz, jeżeli się na tym znacie, to po pierwsze, macie dowody, czyli możecie pokazać case study, przykłady, realizacje. Macie opinię, dbajcie o opinię. Za każdym razem, jak ktoś do mnie coś pisze, miłego, to ja go proszę, czy możesz mi napisać opinię. Jak odbywam konsultacje, a kilka osób, że tak powiem, w zeszłym miesiącu skorzystało, to piszę, czy możesz mi napisać, czy jesteś zadowolona z tych konsultacji. Po co? Ponieważ ludzie lubią innych opinie, a poza tym każda osoba, która do mnie przychodzi, widzi mnie innymi oczami, patrzy przez swój pryzmat. I teraz kolejna osoba, która przyjdzie, nie wiem, jak będzie na mnie patrzyła, ale ja siebie nazywam w określony sposób. A ktoś, kto przychodzi, nazywa mnie na swój sposób, swoimi oczami. Więc jeżeli prowadzisz, Małgosia, jeżeli prowadzisz coaching, czy prowadzisz jakieś zajęcia i masz już przykłady konkretne, to proś tych ludzi o opinię, żeby to oni ci się wypowiadali, w czym im pomogłaś, tak? Dobra, słuchajcie, chyba was, nie wiem, czy jesteście, bo nie widzę żadnego komentarza świeżego, chyba za długi słowotok. Wprawdzie to nie jest temat do wypowiadania się, ale nie powiedzieliście, czy chcecie sesję zdjęciową przy Superbryce, czy też wam to wszystko jedno, nie? O, dzięki, mój mąż dał tutaj znak, sygnał, że było śmieszne i że mnie widać, dobra. Więc druga historia jest taka, żeby być ekspertem naprawdę, tak? Nie chodzi o udawane, nie chodzi o to, że nie umiecie robić tortu, bierzecie zdjęcie z internetu, robicie tort, a potem oddajecie klientowi coś, co w ogóle nie przypomina tego tortu. Chodzi o to, żeby naprawdę to umieć robić, bo też spotykacie się na pewno z ludźmi, którzy realizują swoje usługi, nie, widzę, że cały czas mi się to odbija, realizują swoje usługi, ale no działają na pół gwizdka, tak? Wykupujecie kurs, w którym nic nie ma, albo bierzecie udział w jakimś webinarze, a tam nie ma żadnych wartości. Dobra, fota przy maluchu może być. Przepraszam, ale mamy trochę większy samochód niż maluch. No, potrzebujemy czasami coś przewieźć i to malucha nie wejdzie. Ale w życiorysie dawno, dawno temu malucha posiadałam. Okej, uważnie słucham. Dzięki, Kasia. Dzięki za komentarze. Także słuchajcie, musicie być tym ekspertem, bo inaczej to nie ma sensu. Czyli musicie być dobrzy w tym, co robicie. Ale druga rzecz, musicie się nauczyć to eksponować, tak? Czyli nie wystarczy to powiedzenie sieć w kącie, a cię sami znajdą, to ono już nie ma zastosowania w online. Trzeba umieć pokazać to, że jesteście ekspertem. Dla mnie to, co ja robię, na przykład moje codzienne live'y, to jest właśnie eksponowanie tego, że znam się na tym, co robię, tak? Poza tym lubię te spotkania i lubię was, więc jakby jej, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Dobra, słuchajcie, przejdę dalej do trzeciego punktu, zanim wejdziemy na luźniejsze tematy, nasze mocne strony. Okej, wydawałoby się, że co mają nasze mocne strony do promocji firmy online? No mają bardzo dużo. Tak naprawdę twoja firma, jeżeli jesteś jednoosobową firmą, będzie rozwijać się tak bardzo, jak ty się rozwijasz. Nigdy więcej, nigdy bardziej, nie wiem jak to nazwać, nie zbudujesz większej firmy, nie wejdziesz na wyższy level,
jeżeli nie będziesz bardziej rozwinięta osobą, ty jako ty. Może brzmi to w sposób skomplikowany, ale każdy z nas ma swoje ograniczenia dotyczące relacji, dotyczące samooceny, dotyczące wiedzy i to są nasze ograniczenia. I nasze mocne strony to jest coś, czym powinniśmy pracować. Nauczono nas zazwyczaj, uczono, że czegoś nie umiemy, że mamy coś poprawić, że jesteśmy niedoskonali, a my jesteśmy doskonali tacy, jak jesteśmy, prawda? I każdy z nas ma mocną stronę. Ja jestem ten frontman, tak, w naszym zespole. Ja jestem osobą, która kontaktuje się z klientami, ustala strategię. I gdyby mnie teraz ktoś wsadził na zaplecze, na zasadzie tylko kliknij tu, zrób to, nie wiem, wyślij maila, to ja bym się męczyła i po jakimś czasie pewnie nie byłabym szczęśliwa i nie rozwijałabym się. Więc każdy z nas pracuje swoimi mocnymi stronami. Jeżeli twoją mocną stroną jest na przykład bycie perfekcyjnym, to rób to, pokazuj to, że jesteś dokładny. Jeżeli twoją kompetencją są relacje z ludźmi, pokazuj te relacje. Jeżeli naprawdę tych kompetencji jest dużo, chodzi o to, że pracuj swoimi mocnymi stronami, a nie słabościami. To nie chodzi o to, że teraz mamy się biczować, że nie jesteśmy na przykład mega turbo dokładni, zatrudnijmy kogoś, czy zlećmy to coś, gdzie potrzebujemy, żeby było perfekcyjnie, jeżeli my sami nie jesteśmy. Mam takiego świetnego, mojego ulubionego klienta, który po prostu jest niesamowitym wizjonerem, który po prostu aż się boję do niego dzwonić, bo za każdym razem ma nowy pomysł na siebie i na biznesy i po prostu jest niesamowitym wizjonerem, ale jego wada jest taka, że on się totalnie nie ogarnia w rzeczywistości, czyli mnoży projekty, mnoży produkty, pomysły właściwie, ale nie przekuwa ich w rzeczywistość. I myśmy się doskonale, że tak powiem, porozumieli, bo on jest wizjonerem, a my jako zespół jesteśmy dla niego wykonawcą, czyli porządkujemy jego działania, mówimy mu, dobra, teraz nie, halt procesja, po kolei. Oczywiście, że jako właściciel ma na to wszystko wpływ, ale co jest najważniejsze, to, że ta cała maszyna zaczęła się obracać i działać, czyli jego wizje zaczęły być możliwe do wdrażania. Dobra, dobrze. Kasia mówi, ja trafiam często na klientów, którzy są niezdecydowani, jak odbierają tort, to zawsze jest wow. No widzisz, okej, no to teraz jak jest wow, to wykorzystaj to, opinia, zdjęcie. Może ci coś powiedzą nawet do telefonu, wykorzystaj to po prostu, jak jest efekt wow, to od razu po prostu kuj żelazo póki gorące, podeślij linka do swoich opinii na Facebooku, czy w Google'ach, czy powiedz, czy możesz wrzucić, nie wiem, ją z tym zdjęciem, albo czy możesz zrobić zdjęcie tortu, oczywiście, jeżeli ono będzie jakoś wyglądać, tak? Albo czy możesz ją oznaczyć na Facebooku, dobra. Teraz mamy problem, który większość osób ma, czyli Ania, przepraszam cię, ale wiecie, że nie jesteśmy tak naprawdę unikatowi, nie? Że nam się wydaje, że jesteśmy tacy wow, pojedynczy i tak dalej, ale często, że tak powiem, jesteśmy podobni do innych. Ania mówi, ciężko będzie, nigdy nie jestem zadowolona z własnych efektów, sorry za efekty dźwiękowe. Znaczy, to jest dobre i złe, tak? Dobre jest to w tym, co powiedziałaś, że można powiedzieć, że zawsze będziesz podnosić sobie poprzeczkę i zawsze będziesz dążyć do bycia, wrócę jeszcze, do bycia lepszą, tak? I to jest super. A to, co jest w tym niedobrego, to to, że no, że tak powiem, no wiesz, że jakby ta ocena nie rośnie w górę, tylko wręcz no mogło być lepiej, nie? Czyli takie samo karanie się, takie niezadowolenie. Nie chcę wchodzić w psychologię, broń Boże, coach Magda, ale no poruszam ten temat, bo obserwuję, tak? Kasia mówi, że też tak ma. Tak, moje drogie panie, jeżeli tu są tylko panie, ale widziałam też panów, często ta obawa, lęk, brak pewności siebie jest naprawdę niesamowitym hamulcem i tak naprawdę dalej nie pójdziesz, jeżeli tego nie zmienisz. I to jest taka prawda między oczy, ale
ale tak jest, tak? Więc jeżeli jesteście niezadowolone, zadowoleni ze swojej pracy i pracujecie nad poprawieniem, to to jest ok, ale też bądźcie zadowoleni z tego efektu, który dzisiaj realizujecie. Ja też patrząc na swój marketing mogłabym powiedzieć: o matko, matko, panie sałatko, jak to się stało, przecież no, już pracujemy, a my mamy, zaraz przepraszam was, bo przewijam, 332 osoby lubią ten fanpage tylko. Tak, to, że bazę mailową mamy kilkukrotnie większą, no to to już jest inny detal i to jest zdrowe, akurat zdrowa relacja i z tego się cieszę. I teraz mogłabym się katować, mogłabym mówić 330 tam ileś, co powiedziałam, osób tylko lubi fanpage. Czy ma dla mnie znaczenie? Nie. Dlaczego? Bo lajki nie sprzedają, lajki nie sprawiają, że ktoś kupuje. Możecie mieć wielotysięczne fanpage'e i żadnej sprzedaży na tym, tak? Czasami jak widzę takie fanpage, gdzie mają po 5, 10, 15 tysięcy polubień, a 3 lajki pod spodem, albo jeden zdechły komentarz, albo pracownik siedzi i ma obowiązek, co mnie też zawsze bawi, że pracodawca mówi, że tu proszę, tu jest nasz fanpage, proszę komentować nasze posty, nie? No, to przecież nikt nie jest ślepy, jeżeli ciągle ta sama osoba komentuje, a jeszcze wejdziemy w jej profil i okaże się, że pracuje w tej firmie, no to jest naprawdę słabe, tak? Od czasu do czasu fajnie, jeżeli ktoś coś skomentuje, dopisze, kliknie lajka, ale tak naprawdę, no, jeżeli ciągle są tylko te same osoby i te same osoby się podpisują, no to naprawdę już no widać, o co chodzi, nie? Więc jak jest taka sytuacja, to powiem wam szczerze, że nie boję się zadać pytanie, czy pani kupiła obserwujących? Bo wiecie, że był taki pomysł, kiedyś ludzie kupowali lajki, żeby ich fanpage tak bogato wyglądał. Czy to jest potrzebne komuś do szczęścia? Nie. Czy ludzie zwracają na to uwagę? Nie. Czy tu jesteście ze mną tylko dlatego, że mam mało albo dużo ludzi na fanpage'u? Nie. Ja mogę powiedzieć, że jestem dumna, że jest ze mną 8% mojego fanpage'a, tak? To zobaczcie skalę, jakby było 20 tysięcy, to mieć na przykład 15 tysięcy ludzi na żywo. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie taką gromadę zgromadzić, ale Chodakowska miała ostatnio 30 tysięcy na żywo, więc słuchajcie, nadzieja umiera ostatnia, więc jedziemy, nie? Nie wiem, czy w marketingu w końcu to nie ćwiczenia. Dobra, tak. Monika mówi, lepsze zrobione 80% i wdrożone niż niewdrożone 100%. Zgadzam się, podpisuję się dwoma rękami. Te produkty, które widzicie u mnie na stronie, powstały tak naprawdę w jeden wieczór, ta strona. Okej. Chcę wam to pokazać. O, mówimy o tej stronie z pakietami. Jak ktoś był, to wie, o czym mówię. I stwierdziłam, dobra, nie są nagrane, będę nagrywać, cenę dajemy jakąś śmieszną, 49 zł za, jak się okazuje, na przykład w przypadku fanpage'a, za 3,5 godziny nagrań, za 24 lekcje, bo tyle mi się nagrało. Zrobione. Czy ta strona jest idealna? Nie. Ona nie zawiera wielu elementów, które powinna zawierać. Nie ma opisów, nie jest wyniuniana, nie ma mock-upów. Słuchajcie, na to przyjdzie pora, nad tym właśnie będziemy pracować. Dzisiaj właśnie wstałam z myślą, że musimy zrobić mock-upy do każdego z tych produktów, czyli taką wizualny przykład. Sorry, zaświstało mi. Więc tylko powtórzę, że jeżeli ktoś właśnie siedzi i zastanawia się, jak uruchomić swój fanpage, żeby mu zaczął lepiej działać, lepiej sprzedawać i tak dalej, to do jutra jest promocyjna cena 49 aż złotych za ponad 3 godziny nagrań, więc jeżeli nie masz, to, że tak powiem, szybciutko do sklepu kup sobie, tak, bo za chwilę cena rośnie, rośnie też cena pakietów, czyli to, co tutaj w tej chwili było, że można było za 5 szkoleń kupić za 197, to zostanie podniesione i sukcesywnie, oczywiście nie na milion, nie na jeszcze może 495, bo one nie są nagrane, ale pójdzie wyżej, więc każde to szkolenie, jeżeli was interesuje, to w momencie, kiedy będę już je kończyła nagrywać, a w tej chwili robię lejek, gdzie jest tu, jak skuteczny, stworzyć skuteczny lejek sprzedażowy, więc jak go... źle zrobiłam.
w złym miejscu, widzicie? Umieściłam w złym miejscu promocję. No dobra, dobra, trzeba to zmienić. Dobrze, dobrze, że zauważyłam. Także lepsze zrobione niż nie, ale to trzeba poprawić. Dobrze. Co jeszcze? Monika mówi, że też ma gen perfekcji, w tym trybie nie wdrażam nic, bo musi być idealnie. No właśnie. Co jeszcze? Alicja mówi, że wiara w siebie jest kluczowa, przecież klient wyczuje, jeśli nie wierzę w to, co robię, dlatego bardzo mocno pracuję nad samoakceptacją i wiarygodnością, która musi być widać na zewnątrz. Zgadzam się w 100%. Masz moje 33 podpisy pod wszystkim, co właśnie tutaj napisałaś. To jest tak, pierwsza wiara w siebie, druga wiara w produkt. Jeżeli sprzedajesz cudzy produkt, a sprzedawałam cudze produkty przez bardzo wiele lat, to jeżeli ty nie wierzysz w ten produkt, to możesz iść do domu, nic nie sprzedasz. Jak zaczynałam pracować dawno temu w ubezpieczeniach, to pierwsza rzecz, jaką myślę, że najrozsądniejszą zrobiłam, a nie chcąco, to było wykupiłam sobie polisę. Ponieważ jeżeli sama mam dla siebie swoją polisę, to po pierwsze jestem wiarygodna, po drugie znaczy się, że sama w to wierzę i że sama uważam, że jest to potrzebne, tak? Więc jakby samodzielne skorzystanie z tego, co będziesz potencjalnie promować, jest naprawdę szalenie istotne. Dobra, przynajmniej dla mnie w życiu to było bardzo ważne. Dobra, co jeszcze? Kasia mówi, że musimy trochę odpuścić, gen perfekcji czasami jest słabością, zgadza się. Tak, ja wiem, że to ciężko odpuścić, że jesteśmy perfekcjonistą, to jest tak jak mój mąż nie może skończyć jakiejś czynności, no w sensie skończyć pracować, dopóki nie skończy jakiejś czynności. I szczerze mówiąc, to jest cudowna cecha, bo oznacza, że to, co robi, jest skończone, ale dla otoczenia jest to czasami trudne, ponieważ ten koniec w informatyce się nie chce czasami skończyć, nie? Sznurek się rozwija i on ciągle się rozwija. Ania mówi, czy przy zakupie drugiego kursu jest jakaś zniżka, żartuję. No, znaczy, zniżką jest to, że nie ma podwyżki, nie? Także bym powiedziała, no zapraszam, szalejcie, no sklep jest wasz. Ja tylko przesunę tą promocję, bo jest w złym miejscu. Okej. Okay. Ja logo robiłam pół roku z hakiem. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest rzecz, która nie jest istotna. Nie jest istotna, nie jest istotne na przykład logo. Obserwuję czasami na tych różnych grupach biznesowych, że ludzie piszą, a zaczynam swój biznes i jakie logo byście wybrali. I się naprawdę już jakby, już nawet nie reaguję, ale się naprawdę, tak siedzę i sobie myślę, naprawdę? Naprawdę logo jest dla ciebie najważniejsze? A nie to, co będziesz sprzedawać i klient? Na cholerę mi te pióra, no. Mam logo super, nie mam logo też super. Zrobiłam sama w Canwie też super, tak? Dobra. Okej. Chcąco to pierwszy wynik do zaraportowania. Dobra. Już zgubiłam wątek, Kuba, o co chodziło. O, ja wykupiłam OC architekta. No właśnie, także... Dokładnie tak, tak? Czyli czasami jest warto mieć to, co chcemy promować, tak? Ja kupuję kursy też, wiecie? Kupuję kursy online innych ludzi, bo poobserwuję cały proces, sprawdzam po prostu, co się dzieje na rynku, sprawdzam też zagraniczne strony, nie tylko polskie, tak? Nie tylko nasz Grajdą. Kuba mówi, że to było po lisie. No właśnie. Okej, okay, chcąco. A, rozumiem, już wiem o co chodzi. Dobrze, moi drodzy parafianie, czyli mamy to i teraz ostatnia rzecz, tak, wasza, ostatnia rzecz, słuchajcie, fanfary, co jest takim ważnym elementem albo który może wam po prostu pomóc pójść wyżej. To nazywam trampoliną. Trampoliną, co to jest trampolina? Najczęstszą trampoliną w świecie online jest inna osoba. Ja o tym często mówię, ale tutaj podkreślę jako ten czwarty czynnik, który nam może pomóc w rozwijaniu swojego biznesu, ponieważ trampolina, czyli inna osoba, inna firma, inna sytuacja, wspólne działanie jest niesamowitą odskocznią. Dla niektórych z was, ja tutaj jestem, że tak powiem, ponieważ poznaliście mnie w innych
w innych okolicznościach w przyrodzie. Monika pisze, że Magda, bardzo Ci dziękuję, dzięki Tobie przekonałam się, że jestem na dobrej drodze. No proszę bardzo, jeżeli pomogłam, to super, cieszę się bardzo. Więc ta trampolina to są inne osoby. To nie musi być i nawet nie powinna być Wasza konkurencja, chyba że naprawdę jesteście bardzo elastyczni. Bo wtedy powstają pewnego rodzaju niesnaski, że to może mój klient, a może twój klient, a może ja przyprowadziłam ci klientów, a teraz ty z tego żyjesz, a ja już nie. No wiecie, jakby emocje, nie wszyscy są tacy perfekcyjni i każdy z nas ma gdzieś tam coś za skórą i czasami te złe emocje z nas wychodzą, więc trzeba się zabezpieczyć. Więc dobrze jest używać trampoliny w postaci innych osób, szczególnie w online. I tu ciągle Was namawiam do wspólnych live'ów z innymi osobami, bo jeżeli Wy robicie live'a, to ktoś go udostępni, albo jeżeli jesteście gościem, to ktoś inny Was pozna. Nawet czasami jedna osoba więcej. Ostatnio zadzwoniła do mnie, właściwie napisała do mnie pani, kobieta, dziewczyna, jakkolwiek, która mówi, uwaga, będę kichać. Nie, może się uda, która mówi, czy mogę jej pomóc w ogarnięciu jej kursu online. Dobra, było kichnięcie, ale ciche. Mówię, jasne, zaczęłyśmy rozmawiać i ona mówi, przyprowadziłam ci klienta. Ja mówię, tak, a jakiego? No i wymienia mi osobę i okazuje się, że ta osoba wykupiła, była na iluś live'ach i wykupiła u mnie konsultację. Co to oznacza? Że czasami nie wiesz, że ktoś inny przyprowadzi ci kogoś, albo że przez to, że ktoś inny kliknął, to jego kolega czy znajomy z fanpage'a zauważył twój post. Więc tak naprawdę nie wiesz, czego nie wiesz, więc używajcie tej trampoliny z rozwagą, ale też zacznijcie ją wykorzystywać. Jeżeli jesteś fryzjerką, poszukaj kogoś, kto na przykład prowadzi gabinet masażu. To jest często ten sam klient, bo jeżeli ja dbam o swoje ciało, to też dbam prawdopodobnie o swoje włosy. Szukaj podobnych ludzi, w sensie w tej twojej branży, w twojej niszy, ale nie bezpośredniej konkurencji. Poszukaj kogoś, kto ma na przykład większe liczby od ciebie, tak? Kto ma większe zasięgi, ale poszukuje eksperta. Postaraj się być ekspertem dla jego społeczności, daj coś od siebie. Ja wiem, że przygotowanie się do live'a to często godzina i mówienie takiego live'a to od pół godziny do godziny, ale warto, uwierzcie mi, warto, bo to naprawdę działa i naprawdę proszę Was, zacznijcie wykorzystywać trampolinę. Okej, kichnęłam zdrówko, dobre, okej. Więc teraz na koniec, moi drodzy, dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze znacie, i za chwilę poprawimy, co jest w promocji. Kurde, normalnie szał zrobiłam. Więc w promocji jest... więc w promocji do dzisiaj jest to co obok, czyli fanpage i Instagram. Zaraz przesuniemy ten blok czerwony tutaj. Chyba że jest ktoś w zespole ode mnie i to słucha i może to zrobić od ręki, bo ja teraz nie chcę się odrywać, bo to jest tak naprawdę przesunięcie bloku na obok, więc jak ktoś słucha, to halo, poprawcie szybko. To jest pierwsza rzecz, więc jeżeli interesuje Was, jak poprawić swój fanpage, jak sprawić, żeby Wasze posty miały większe zasięgi, informacje o sklepie, informacje o tym, jak publikować, jeżeli chcecie dostać harmonogram postów, rozpisany codziennie, co macie robić na 30 dni, to to wszystko jest w tym kursie. Oczywiście w przyszłości ten kurs będzie miał swoją stronę dedykowaną, w tej chwili po prostu jest tak zgrzebnie, ale skoro kilkadziesiąt osób już sobie, że tak powiem, to zakupiło i zaczyna przerabiać, to znaczy się, że można nawet zgrzebnie pokazywać klientom swoją usługę i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, wprawdzie jest już zapisanych trochę osób, ale może ktoś będzie chciał jeszcze dołączyć. Druga sprawa jest taka, że mówię ci, że okej. Dzisiaj będziemy robić wieczorem takie spotkanie. O.
spotkanie biznes wieczorową porą. Nie wiem, z czym pan się kojarzy, ale ja czasami mam takie skojarzenia i był taki stary film Brunet wieczorową porą, więc to po prostu weszło jak masło we mnie, samo powstało. Więc robimy dzisiaj o 20 bezpłatne takie spotkanie na Zoomie, czyli nie na live'ie. My to nazywamy pijama party, ale raczej nie musicie być w pijamie. Strój dowolny, luźny. Będziemy gadać o biznesie. To nie będzie rozmowa pod tytułem jak dzisiaj minął ci dzień. I oczywiście, jeżeli tak wyjdzie, to super. Okej, Ania mówi, że zaraz działają z tym przesunięciem. Może zdążycie, zanim skończę gadać. Okej, więc jeżeli ktoś chciałby pogadać o swoim biznesie. I teraz jeszcze jest jedna prośba. Jak ktoś się dzisiaj wybiera na to spotkanie, bo dzisiaj wygeneruję link do Zooma i wyślę wam go, przesunięcie zrobione. Słuchajcie, to jest ekipa, to jest po prostu ekipa. Mówisz, masz. Tam, taram, to nie to. Tam, taram, to. A ja wiem, co tam miałam. Zobaczcie, idealnie, już poprawione. Widzicie, jakie zuchy? Okej, więc ta promocja na fanpage jest nieważna. A ja wysłałam wczoraj pierdzilion maili, nie w tym miejscu okienko było, ale śmieszne. Dobrze, więc to ten fanpage Instagram jest w promocji jeszcze przez dzień. I jeżeli już jesteśmy na wizji, to tutaj jest zaplecze kursów. Wprawdzie to jest widok mój, jako administratora, ale to są lekcje, wiecie, przewijam lekcje z tego fanpage'a za te całe 49 zł. I zobaczcie, jak dużo tego jest. I macie jedną dobrą wiadomość, mianowicie 21, 22, 24 lekcje są w tej chwili. Jeszcze dogram dwie. I dobra informacja jest taka, że będę, jak się coś pojawi nowego albo zauważę jakąś nową funkcję, to będę to po prostu dogrywać, tak? Także myślę, że to jest też dobra informacja. Więc spotkanie biznes wieczorową porą dzisiaj o 20. Jak się wybieracie, to zastanówcie się nad jedną rzeczą, z którą sobie nie radzicie. Zbiorczo postaramy się pogadać. Ja podpowiem ze swojego doświadczenia. Może ktoś inny też się podzieli jakąś wiedzą. Czyli, i Małgosia mówi, że będzie, i Ania mówi, że będzie. Super, cieszę się. Słuchajcie, przynajmniej my trzy jesteśmy, nie? Także już impreza jest. Ania, zresztą to twoja, w cudzysłowie, wina. I teraz mam dla was jeszcze już ostatnie ogłoszenia parafialne, takie ciekawe. Mianowicie postanowiłam utworzyć grupę dla wszystkich kursantów. Robię to. Póki co jedną, bo na razie nie widzę sensu, żeby to rozdzielać. Będzie grupa dla osób, które zakupiły jakikolwiek produkt w Robię To i nieważne, czy ten produkt był za 19 zł, takich jeszcze nie ma, czy za 49, czy za pierdzilion monet. I w tej grupie będą się odbywały raz w miesiącu takie sesje wspierające was. Może nie takie jak Zoom dzisiaj wieczorem, ale takie bardziej merytoryczne sesje pytań i odpowiedzi. Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie kierunek, ale tak postanowiłam, jak jeszcze mój zespół o tym nie wie, to hura, właśnie się dowiedzieliście, tra la la la, organki. Dobra, Małgosia mówi, że będzie, Ania będzie, Agata będzie, nie, czekajcie, przesunęło mi się, Agata będzie i Kasia będzie i super. I dobra, czyli już chyba mamy nas, cztery na pokładzie będą, udało się, dobra. Więc kończąc, podsumowując, mamy cztery elementy, o które dzisiaj ja omówiłam. Czy to są jedyne cztery elementy, które trzeba mieć, czy tworzyć, żeby budować swój biznes i budować go w online? Nie. Ale to są cztery, od których trzeba zacząć. Trzeba mieć swój produkt i usługę, która mówi do klienta, w czym ci mogę, człowieku, kliencie, firmo, pomóc. Druga, musimy być ekspertem i musimy umieć to komunikować. Trzecia historia, pracujmy mocnymi stronami, a to, co nie jest naszą mocną stroną, to delegujmy. I czwarte, wykorzystujmy trampolinę w biznesie, inne firmy, innych ludzi, inne okoliczności niż tylko nasze, żeby, że tak powiem, dotrzeć do szerszej społeczności, tak?
To jest podsumowanie dzisiejszego live'a. Dzisiaj wieczorem robimy spotkanie biznes wieczorową porą i wklejam w tej chwili Wam link. To jest drugie ogłoszenie parafialne. Trzecie ogłoszenie parafialne do jutra tylko można dołączyć do kursu o fanpage'u za całe 49 zł i już mój zespół poprawił to, co jest w promocji, więc jak to się mówi, działajcie, jeżeli macie taką ochotę i potrzebę przede wszystkim, bo wszyscy działamy na fanpage'u i warto robić to dobrze, więc zachęcam, tym bardziej, że dla wszystkich osób, i to jest kolejne ogłoszenie, zgubiłam się w liczbach, ogłoszenie, że dla kursantów będzie specjalna grupa na Facebooku, w której będziecie mogli zadawać mi pytania, rozmawiać, w której będziemy robili co miesiąc live'y tylko dla Was, tylko dla tej społeczności, bardziej jeszcze bardziej merytoryczne. Czasami się zastanawiam, jak mogą być jeszcze bardziej merytoryczne, no ale, że tak powiem, się staram. Także bardzo dziękuję. Kasia, już wie, że kończę, bo podsumowanie było. Znowu jestem trochę mądrzejsza. Ja też dzięki Wam, bo dzisiaj tutaj Monika zrobiła sztos, jeżeli chodzi o nazwę tego, co robi. Dzięki Beata. Do zobaczenia, chłopaki i dziewczyny, wieczorem. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, pomimo że nie przyszedł żaden mail z przypominajką. Bardzo to doceniam, bardzo to lubię i czekam też na Wasze problemy do rozwiązywania, bo bardzo lubię o tym rozmawiać. Co Was boli? Wiem, że sprzedaż. Prawdopodobnie pierwszy webinar będzie o... tym, jak sprzedawać online, więc jeżeli ktoś myślał o tym, to jak najbardziej. Jeżeli do tej pory, właśnie jeszcze widzicie, szybko coś robię, jeżeli do tej pory nie odpowiedziałeś na kilka pytań w ankiecie, to ja ją wklejam tutaj, pyk. Ankieta jest, mówi o webinarze 21 maja, ponieważ dzisiaj, maksymalnie jutro, muszę podjąć decyzję, o czym będzie ten webinar, więc zajrzyj, wybierz swój temat, dopisz się, jeżeli chcesz mieć wpływ na to, o czym będę mówiła na pierwszym inauguracyjnym webinarze. Robię to i mam nadzieję, że na nim będziecie i będzie jeszcze fajniej niż na live'ach, także... Gwarantuję. Okej, dzięki serdeczne, do wieczora z tymi, co się widzę wieczorem, albo do jutra o 10 rano. Na razie, pa.